Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. 11 uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemówił tymi słowami: „Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”. Dziś Kościół katolicki na całym świecie obchodzi uroczystość Przenajświętszej Trójcy. Uroczystość ta została ustanowiona dla uczczenia największej i najważniejszej prawdy chrześcijańskiej wiary, tajemnicy jedynego Boga w trzech osobach. Ten dogmat wiary został uroczyście zdefiniowany w roku 325 podczas Soboru Nicejskiego. Nie oznacza to wcale, że Kościół przez trzy wcześniejsze wieki nie wyznawał wiary w Trójcę Świętą. Sobór z Nicei podjął się próby wyjaśnienia tej prawdy i potępił każdego, kto głosi o Bogu coś przeciwnego. W usłyszanym przed chwilą fragmencie dobrej nowiny wyraźnie słyszymy polecenie Chrystusa, aby uczniowie szli na cały świat i udzielali chrztu świętego w imię Trójcy Świętej, Ojca i Syna i Ducha Świętego. Bóg na kartach Pisma Świętego stopniowo objawia nam prawdę o sobie samym, również tę, że jest jedynym Bogiem w trzech osobach. Już na kartach Starego Testamentu widzimy Boga, który stwarza świat mocą Słowa, a Jego Duch unosi się nad wodami. Ten sam Bóg objawia się Abrahamowi pod dębami Mamre jako trzech młodzieńców. Pełne objawienie Boga Trójjedynego mamy w Nowym Testamencie i to na kilku miejscach. Jednym z najważniejszych jest scena chrztu Jezusa w wodach Jordanu, kiedy Janowi, jego uczniom, ukazuje się Duch Święty pod postacią gołębicy oraz rozlega się głos Boga Ojca mówiący, że Jezus jest Jego jednorodzonym Synem. Sam Jezus w kilku miejscach Ewangelii mówi o relacji, jaka Go łączy z Ojcem i Duchem Świętym. A pod koniec działalności zapowiada posłanie od Ojca Parakleta, Ducha Prawdy. Niech ta dzisiejsza uroczystość utwierdzi nas w wyznawaniu wiary apostolskiej w jedynego Boga w trzech osobach, Ojca i Syna i Ducha Świętego.